Marek Gołębiowski w Jeleniogórskiej Prokuraturze Okręgowej pracował od dłuższego czasu i głównie zajmował się zwalczaniem przestępczości zorganizowanej. Na stanowisku szefa tej jednostki zastąpił Ewę Węglarowicz-Makowską, która w myśl nowej ustawy o reorganizacji prokuratury straciła to stanowisko. Zmienił się także zastępca prokuratora okręgowego. Marcina Zarównego zastąpiła prokurator Wioletta Wąsikiewicz, dotychczasowa naczelnik Wydziału do Spraw Przestępczości Gospodarczej. Zmieniły się priorytety. Priorytetem prokuratury okręgowej i każdego prokuratora będzie zadanie podstawowe, którym jest prowadzenie postępowań przygotowawczych i popieranie ich następnie na etapie postępowania sądowego. To nie koniec zmian w tej jednostce. Nowością ma być także ocena pracy poszczególnych prokuratorów, którzy zamiast wizytatorów będą oceniani przez sądy. Zmiany dotkną prokuraturę okręgową i wynika to właśnie z tej reorganizacji, którą będziemy zmuszeni przeprowadzić, ponieważ nie znamy jeszcze struktury, nie ma możliwości zachowania dotychczasowej struktury Wydziału Nadzoru, Wydziału Organizacyjnego, Wydziału Sądowego, jednego Wydziału Śledczego. To wszystko będzie wymagało reorganizacji i rozłożenia tych akcentów na cały skład prokuratury okręgowej. Zmieni się także system prowadzenia spraw. Te najcięższe z prokuratury rejonowej przejmą prokuratorzy okręgowi, a z prokuratury okręgowej te czasochłonne i trudne przejdą pod opiekę prokuratury regionalnej we Wrocławiu. Na tym etapie nie ma...